Tak o pamięci o tych, którzy już odeszli, pisała w jednym z wierszy Wisława Szymborska. I właśnie dlatego, by ocalić od zapomnienia, członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Pamięci Frydhof podjęli się uporządkowania cmentarza ewangelickiego w Daniszewie. Spotykamy się na cmentarzu w Daniszewie. Jest to cmentarz ewangelicki, nieczynny. A będziemy go porządkować. Dzisiaj zaczynamy, będziemy go porządkować gdzieś do połowy listopada. We współpracy z kilkoma instytucjami, organizacjami. Wspiera nas pan wójt gminy Kościelec. Jest z nami obecny. Zabezpieczy nam tutaj worki na śmieci i odbiór śmieci. I oczywiście wsparcie pracowników urzędu. Są z nami przedstawiciele OSP w Daniszewie, którzy tutaj po sąsiedzku mają siedzibę, pracują z nami. Dojadą uczniowie szkoły podstawowej w Kościelcu, harcerze. Nawiązaliśmy również współpracę z Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu i działamy w ramach projektu Ożywić cmentarz w Daniszewie, który realizujemy wspólnie z parafią ewangelicko-augsburską w Koninie. Ponieważ jest duża szansa, że ten cmentarz naprawdę uda się uporządkować, przywrócić pamięci mieszkańców współczesnych, opowiedzieć o nim, ustawić tablicę informacyjną i całość zakończyć nabożeństwem ekumenicznym. Tak w skrócie. Cmentarz jest bardzo zarośnięty, te wszystkie zarośla są właściwie w 90% do usunięcia, ponieważ są to krzaki, które po prostu utrudniają dostęp, niszczą nagrobki zachowane. Liczymy, że odkryjemy ich około kilkudziesięciu, na pewno część czytelnymi danymi osób, które tutaj zostały pochowane do II wojny światowej, począwszy od XVIII wieku. Wykonano ogrom pracy. Przede wszystkim wycinano zarośla i porządkowano teren. W takich gęstwinach skrywają się zabytkowe już w wielu przypadkach mogiły. Harcerzy ze szkoły podstawowej w Kościelcu na miejscu powitał i podziękował za zaangażowanie wójt gminy Dariusz Ostrowski. Wiele pracy zostało jeszcze do wykonania. Wiemy jednak, że członkowie Stowarzyszenia Frydhof realizują swoje projekty do końca, i wierzymy w to, że tak stanie się i tym razem. Podejmujemy się tych działań z jednej strony dlatego, że na tych cmentarzach zaniedbanych, zapomnianych, zagubionych, bez osób, które mogłyby zadbać, ponieważ wyjechali, poginęli. Chcemy przywracać te miejsca pamięci, świadomości lokalnej właśnie po to, aby mieszkańcy mogli zobaczyć, że na tych miejscach nie tyle leżą osoby obce, Niemcy, ale osoby, które uprawiały tą samą ziemię, którą uprawiają teraz. Osoby, które mieszkały w domach, które poniekąd po części są zajmowane dzisiaj przez aktualnych mieszkańców. Tak samo się urodzili. Brali śluby, kochali, umierali. Wierzyli w tego samego Boga. Wierzyli w tego samego Boga, tak. Inaczej, w innym języku, ale tego samego. Staramy się, żeby to się przez takie akcje, żeby dla wszystkich dookoła ludzi stało się to oczywiste, że cmentarz, który jest na terenie danej wsi, miejscowości, traktować jako miejsce historii. Historii właśnie tego miejsca, w którym teraz mieszkamy. Cmentarz ewangelicki w Daniszewie jest naszym historycznym dziedzictwem i świadectwem wielokulturowości na naszych ziemiach i w związku z tym zasługuje na naszą atencję.